Burmistrz Ryszard Kosowski znalazł osobę, która obejmie pusty stołek po odwołanym na początku roku wiceburmistrzu Stanisławie Duszy. To Robert Maciaszek, 28-letni prawnik, radny i wiceprzewodniczący Związku Komunikacyjnego. Od 1 sierpnia Ryszard Kosowski będzie miał drugiego zastępcę. Funkcję tę obejmie Robert Maciaszek, szef Platformy Obywatelskiej w Szanowie, radny i wiceprzewodniczący Zarządu Związku Komunikacyjnego. Ten 28-latek zawodowo był do tej pory związany ze szwedzkim koncernem, gdzie kierował sprzedażą detaliczną na polskim rynku. Dlaczego wybór burmistrza padł właśnie na niego? Młody, wykształcony, już zdobył jakieś to konkretne doświadczenie w samorządzie i uważam, że to jest nawet moją po prostu jak gdyby taką wewnętrzną powinnością, aby ludzie młodzi uczestniczyli we władzy wykonawczej. Ryszard Kosowski podkreśla, że Chrzanów nie jest małym miasteczkiem, dlatego dwa jego zastępcy będą mieli co robić. Zaprzecza pogłoską, jakoby spłacał jakiekolwiek długi wobec Platformy Obywatelskiej, bo takich długów po prostu nie ma. Do mnie się Platforma zwróciła, żebym startował z ich list, a nie ja się pchałem po prostu na listę, więc tak mówiąc wprost i trywialnie, że tu chyba żadne długi nie chodzi. To jest decyzja moja, jednoosobowa i tutaj w zasadzie nikt mnie nie krępował. Ani wcześniej mnie nie krępował przy doborze moich zastępców, ani w tej chwili mnie nie krępują, za co jestem im bardzo i to bardzo wdzięczny. A jak decyzję burmistrza ocenia koalicjant? O tym pan burmistrz rządzi, dobiera sobie współpracowników i odpowiada za to, a jak miasto wygląda, jak się ludziom żyje w tym mieście. Także to jest jego decyzja. Powiem tak, z Platformą Obywatelską, również z Robertem Maciaszkiem współrządzimy drugą kadencję. To jest rządzenie koalicyjne, które wymaga często kompromisu. Do tej pory zawsze udawało nam się ten kompromis wypracować. Ja jestem optymistą i wierzę, że będzie tak dalej. Nie można traktować tak instrumentalnie takiej sytuacji, że dziś faktycznie kluczowe stanowiska i w Radzie, i zastępcą burmistrza jest pan Maciaszek, pełni Platforma, ale mówię, dwie kadencje wcześniej była dokładnie odwrotna sytuacja. Robert Maciaszek zajmie się tym, czym odwołany kilka miesięcy temu wiceburmistrz Stanisław Dusza, czyli sprawami społecznymi. To jest edukacją, pomocą społeczną, kulturą i sportem. Ja zresztą mówiłem to w momencie odwoływania, prawda, pana burmistrza Duszy, że niewykluczone, że w odpowiednim czasie będzie z powrotem wiceburmistrz, i tak jest. Jak się okazuje, Robert Maciaszek długo nie wahał się z podjęciem decyzji. Jak zaznacza, samorząd, w którym działa od 5 lat, stał się jego pasją. Chce poświęcić mu 100% swojego czasu. Potrafię wyobrazić sobie siebie poza prywatną firmą, a nie potrafię już po 5 latach działalności w samorządzie odejść z samorządu. I postawiłem na tą pasję, którą stała się dla mnie działalność publiczna. Nie ukrywam, że już dawno postawiłem na Chrzanów, tutaj kupiłem mieszkanie, tutaj chcę się rozwijać. Tajemnicą Poliszynela jest, że na zmianie pracy Robert Maciaszek nie zyska finansowo. Nie szkoda było porzucać lepiej płatną pracę? To też trudno pogodzić. Pełne zaangażowanie w sprawy firmy, a moim stanowiskiem musiałem się z tym liczyć, z taką działalnością w samorządzie. Ja bym chciał rozwijać się tutaj, robić więcej, a niestety no, byłem ograniczony czasowo. Teraz właściwie 100% swojej energii będę mógł przeznaczyć na działalność dla miasta. Maciaszek rezygnuje z pracy w biznesie, ale nie rezygnuje ze startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Jeżeli wygra pan wybory parlamentarne jesienią, to co? Wtedy wspólnie będziemy musieli zdecydować, co będzie dla Chrzanowa lepsze. A co pana zdaniem będzie lepsze? Robert Maciaszek w Warszawie czy Robert Maciaszek w Chrzanowie? Gdyby stało się faktem to, że Chrzanów zdobędzie mandat poselski, no to chyba nie będzie osoby, która przekonywałaby mnie, żeby tego mandatu nie objąć. Jednak reprezentant w Warszawie też jest potrzebny, a Chrzanów po 1989 roku jeszcze nigdy swojego przedstawiciela w Sejmie nie miał. Stanowisko wiceburmistrza Robert Maciaszek będzie łączył z funkcją zastępcy przewodniczącego Zarządu Związku Komunikacyjnego. A jako wiceburmistrz, czy będzie pan dalej zasiadał w Związku Komunikacyjnym jako wiceprezes zarządu? O tym jeszcze nie rozmawialiśmy z burmistrzem Kosowskim. Ja myślę, że powoli już wdrażamy te wszystkie zmiany, na których nam zależało. Ja bym chciał jeszcze przypilnować tylko przygotowania budżetu na przyszły rok i zmian w statucie, które są bardzo istotne. I tutaj mam nadzieję, że uda nam się porozumieć z innymi gminami co do finansowania związku.
kiedy te projekty będą zrealizowane i wszystkie zmiany wejdą w życie, to myślę, że to będzie ten czas, żeby tę decyzję podjąć. Na razie Robert Maciaszek nadal będzie więc wiceszefem Związku Komunikacyjnego, jednak obejmując funkcję wiceburmistrza, będzie musiał zwolnić mandat radnego miejskiego. Jego miejsce zajmie teraz Elżbieta Szopa.